Ścia kury. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z przyjemnej pracy. Tak, przewal się jeszcze. Jeszcze się przewróć. Dobra. Mam dzisiaj bardzo ciekawe zajęcie aromatyczne. Mój dziadek jakby żył, to by powiedział, że czepiłam się gównianej roboty. Dokładnie. Wywalam obornik spod kur. Tak zwany kurzeniec. Chyba jeden z najcenniejszych oborników. Z tym tylko, że trzeba bardzo uważać, bo zawiera duże stężenie mocznika i stosowany bezpośrednio niestety może popalić nasze rośliny, nasze warzywa. Najlepiej, żeby on był przekompostowany, przeleżakowany, czy chociażby zrobiona taka gnojówka z kurzeńca, którą się później rozcieńcza i podlewa warzywa. Wtedy to naprawdę działa i te rośliny rosną jak szalone. U nas dajemy na pryzmę obornikową. W zasadzie trafia tu wszystko z gospodarstwa, oborniki spod z naszych zwierząt, czy nawet jak już krowy tam na oborze staną na zimę, jak przychodzą mrozy, to też tutaj trafia. Wszystkie odpadki z gospodarstwa domowego, liście z selera. No jak żeśmy go wybrali z pola, to wybieraliśmy z całą tą czupryną, powybierałam sobie te ładne jeszcze gałązki, takie zieloniutkie do suszenia, do przypraw, a te żółte, nadgnite, połamane wyrzuciłam na pryzmę i będzie to mi się teraz kompostowało. O, czy chociażby skorupy z dyni. Wyglądają jak miski, zobaczcie. Przekrawamy dynie na pół, dajemy kurom, one wszystko to, co miękkie, wyjedzą, a tą skorupę wyrzucamy na pryzmę. Można by to było dać krowom, ktoś by powiedział, które o tam chyba w tle widać. Niestety tego nie możemy dać, bo kury jak wydziobują, one wchodzą tutaj, a nogami chodzą po całym terenie, po swoich odchodach również i to później tutaj trafia, więc no nie można tego dać krowom, bo one zaraz pochorują, no i dlatego wylądowało na pryzmie. Będzie przysypywane i będzie to wszystko sobie przegniwało i trafi na nasze pola. Jako taki już obornik kompostowany, próchniczny. Pojawiają się od was nieraz pytania w SMS-ach czy w komentarzach, czy jak się tak narobimy, to nie bolą nas plecy. Owszem, jak się człowiek mocno narobi, no to nie ma mocnych, żeby one nie bolały. Jeżeli wywala się dużo obornika, czy w sezonie haczką haczy się cały dzień, no to te plecy bolą. Ale też są pytania, czy można jakoś zmniejszyć ból pleców, czy dobieranie sprzętu takiego do ręcznej pracy ma znaczenie, czy bierze się pierwszy, lepszy, byle jaki. Dobieranie sprzętu ma ogromne znaczenie i może
bardzo dużo zmniejszyć ból pleców i powinno się dobierać sprzęt, nie brać pierwszego lepszego. U nas, a tu głównie chodzi też o trzonki, u nas z dobieraniem sprzętu, zwłaszcza trzonków, zawsze zajmował się dziadziuś jak żył. On chodził na leszczynę, wycinał tyki leszczynowe i z nich robił rączki. Taka tyka leżała, pamiętam, podwieszona gdzieś tam pod dachem, tak żeby była prosto, żeby się oczywiście nie wygięła. I później dziadek tą tykę korował, pozbawiał ją kory i rączkę, przyszły trzonek nacierał tłuszczem, słoniną. Brał skórkę ze słoniny i dobrze wcierał w ten trzonek po to, żeby on idealnie współgrał z rękoma. Natarty, natłuszczony trzonek zapobiegał powstawaniu pęcherzy, obcieraniu się skóry, bo jeżeli długo się pracuje, trzonek jest tępy, jak to dziadek zawsze mawiał, nie miał poślizgu, to niestety bardzo szybko robiły się pęcherze. Trzonek, który był natarty skórą, on był natłuszczony. Raz, że to konserwowało, a dwa, powodowało to, że skóra miała poślizg i nie powstawały tak szybko pęcherze. Ale też zwracał uwagę na dobór długości trzonka do danego tutaj domownika. Brał wszystkich nas po kolei, ustawiał i przymierzał trzonek. Trzeba zwracać bardzo uwagę na jego wysokość. Nie można wziąć pierwszego lepszego. I dziadek zawsze kazał nam stanąć tak, postawić w tym przypadku widły tu ostrzem przy nogach i trzonek musiał sięgać czubka nosa. Jeżeli był wyższy, przycinał. Jeżeli był niższy, no to już go odstawiał, czy jak dla mamy. Zawsze wybierał te niższe, bo mama była niższa, znaczy te krótsze szły dla mamy, a nam już dobierał do wysokości każdej poszczególnej osoby, do czubka nosa. I teraz, jakie to ma znaczenie? Bo ktoś powie, co to ma za znaczenie? Duże. Jak się pracuje widłami, jeżeli jest dobrany do mojego czubka nosa, to zobaczcie, na prostych plecach się praktycznie robi, nie trzeba się uginać. Jeżeli miałabym trzonek na wysokości klatki piersiowej, on by się kończył tutaj, pod tą pomarańczową rączką, więc jedną ręką bym musiała łapać tu, drugą tu. Już tak nie będę pracować, trzeba się zgiąć. To samo jest z haczką. Jeżeli haczka jest długa, pracujecie sobie na wyprostowanych plecach. Jeżeli jest krótka, niestety ta sama sytuacja. Musimy je ugiąć, wtedy one bolą. Dobieranie trzonka, długości trzonka ma niesamowicie duże znaczenie i na to powinno się zwracać uwagę. No dzisiaj to już chyba rzadko kto sam robi trzonki, bo jest ich pod dostatkiem w sklepie, ale też trzeba zwrócić uwagę, jakie się kupuje. Ogólnie drewniane mamy proste, ale można kupić widły metalowe. Ja tutaj mam akurat firmy Teger, bardzo dobrze wyprofilowane i sprawdzają się, bo tutaj w przegięciźnie dołu są, zobaczcie, nie są proste, są podprofilowane. Do tego ta końcówka rączki też jest podprofilowana i nie trzeba mocno się nachylać. Tak jak przy tych tradycyjnych, prostych, już te widły idą bardziej tak, nie są zrobione tak, no ciężko mi jest tutaj Wam wytłumaczyć, o co chodzi, ale już trzeba się troszeczkę przygiąć, żeby nabrać. Tu dzięki tej przegięciźnie, dzięki temu i dzięki temu wyprofilowaniu, one same tak jakby, no nie same, bo wiadomo, nie puścimy ich i nie będą same robiły, ale już nie trzeba tak mocno pochylać pleców, także to jest bardzo ważne. I powiem Wam, że mam kilka wideł różnych firm, takich metalowych, ale chyba tej firmy najbardziej mi się sprawdziły i mogę je naprawdę tu uczciwie polecić. Mam te akuratnie już około roku. Są one całkowicie metalowe, nie łamią się. No i fajnie mi się nimi robi. Są idealnie dobrane do mojej wysokości. Mojej wysokości, jak to kurczę zabrzmiało, jej wysokość Renia przy gównianej robocie i mówi tu o wysokościach, nie? Ale mam pomysły. No ale suma summarum, widły czy grabki
czy haczki powinny być bardzo dobierane do wysokości i na to zwracajcie uwagę. Gnój wywaliłam, no to teraz trzeba pościelić pod te kurki. Może ktoś tutaj zaraz w komentarzu napisze gnój, wulgarnie. To nie jest wulgarne słowo, to jest tradycyjne, stare nazewnictwo. Tak kiedyś wszyscy chłopi mówili gnój. To teraz powstały nowe terminy obornik, a kiedyś mówiło się po prostu takim chłopskim językiem gnój. I tyle. No macie tutaj, czekaj. No i dobra. Resztę sobie rozgrzebujcie. Nie ma sensu rozścielać dokładnie, bo one i tak same rozgrzebią. Będą teraz tutaj grzebać, poroznoszą tą słomę po całym kurniku. Szybciutko się z nią zaprawią. Kurki. Niektóre mamy już takie, które mają kilka lat. I są takie łyse. Ja się śmieję, że Indianki. Po kilka piór na ogonie, a resztę wszystko takie gołe. Ale to są już staruszki. U nas dożywają swoich dni do końca. Nie ubijamy ich, bo po prostu, no co tutaj dużo kryć. Nie ubiję kury. Nie utnę jej głowy i mają u nas dożywocie. Także rosołu z takiej prawdziwej kury to pojem, jak sobie kupię u sąsiada kurę, bo inaczej nie, z mojej własnej nie. One są nietykalne. Nietykalne dlatego, że ja po prostu nie utnę głowy, zrobię wszystko. Nie mam jakichś takich chyba większych fobii, ale ubić kurę, no niestety mam, bo ja nie zrobię tego. Koniec, kropka. Może jest to dla wielu osób dziwne, no ale no nie ubiję kury, no i już, no. Możecie się śmiać, możecie nie, baba ze wsi, a kury nie ubije. No nie ubije. No księżniczka, tyłeczek w górę, pokaż mnie tutaj. Od razu wam jajka pozbieram. Co byście tu nie rozdeptywały. Oj, tak, 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 tak. Tobie też zabiorę, dawaj. Siedźcie. Po co klapy? Bo też może się pojawić pytanie, kury najlepiej niosą się w ukryciu. To jest ptak i naturalnym instynktem jest chować się przy znoszeniu jajka, przy wysiadywaniu jajek i one najbardziej komfortowo czują się zasłonięte, zakryte, schowane, niewidzialne dla otoczenia, dla potencjalnych drapieżników. No tu drapieżników nie ma, ale to jest natura. One są już tak uwarunkowane, że tu wam zaraz spuszczę, że naturalnie się chowają. Zresztą, jeżeli ktoś z was miał styczność w dzieciństwie z gospodarstwem babci, dziadków, no to przecież pamiętacie, że kury jak chodziły po całym podwórzu, to gdzie się niosły? Mogły mieć grządki w kurniku, eleganckie, wypieszczone, wycackane, a i tak poszły się znieść w chaszczach, gdzieś na jakimś takim, nie wiem, gdzieś na słomie, na sianie, a później mama tylko kazała szukać tych jaj. No tak było. Zobaczcie, jak grzebią. I po co tutaj się trudzić, rozprawiać im to, jak one się same z tym rozprawią? Grabki już nie mam dostosowane do swojego wzrostu. Te są dostosowane do mamusi wzrostu. A zjechane, że już nawet pazurków nie mają. Ale mamusia jakoś nimi robi. Nie chce nowych, tam nowe są pokupione. Nie tymi starymi i koniec. No i tutaj niestety muszę się pochylić. Zobaczcie. Jeszcze pomidor jest, to jest ten, który sam się gdzieś wysiał i są owoce czerwone. Nie ma zarazy, przynajmniej jeszcze, o ten jeszcze spadł.
Cholera ich tu jest. Piękne pomidorki. Prosto z krzaka, a jaki zapach. Ładne, nie? No, gdzie mi uciekasz? No i właśnie wszystkie te resztki trafiają na pryzmę obornikową. Tu też jeszcze pomidor, który sam się wysiał, koktajlowy. I też owoców pełno. Co rano jak wstajemy do obrządku z Edziem, przychodzimy na pomidorki. Prosto z krzaka. Pyszne. Ale słodziutkie. Co prawda malutkie, ale pyszne. A teraz coś wam pokażę. Sorry, że tak do was frontem. One jeszcze nie widzą, co ja tutaj mam. Ale jak zobaczą, zobaczycie ich reakcję. Królewny, zobaczcie, co mam. Jeszcze nie wysypałam. One już się ruszają, już idą. Wiedzą, że dostaną porcję warzyw. Poobrządzane w piecu centralnym się pali, bo już wieczory są chłodne, nie wysiedzi się, palimy w centralnym. Są dni, że przepalamy tylko po południu, a są już takie dni, że pali się cały czas, bo no po co marznąć. I za chwilę tylko będzie katar, jakiś kaszel i niepotrzebne choroby. Słoneczko już się chyli ku zachodowi i teraz akurat nie razi mnie tutaj w oczy. Dzisiaj dzień już zakończa się. Prace teraz tu z obejścia przenoszą się dalej do domu. Idziemy działać teraz to, co w domu. I tak to właśnie wygląda, że wbrew pozorom, jeżeli idzie o sprzęt, ma ogromne znaczenie dobieranie jego do swojej wysokości, do wzrostu, to wtedy tak plecy nie cierpią, nie bolą, kręgosłup nie jest narażony na takie większe problemy, bo jesteśmy w pozycji bardziej wyprostowanej, a nie takiej zgiętej. To ma bardzo duże znaczenie i tutaj radzę wam zwracać na to uwagę. Na dzisiaj to tyle. Będę się z wami żegnać, życzę wam dużo radości. Mimo, że już dni są takie chłodniejsze, coraz to krótsze, coraz zimniejsze, to życzę wam pogody ducha, ciepła wewnętrznego. I zobaczcie, dopiero co żeśmy tak płakali, że takie upały, tak gorąco, nie idzie wytrzymać, a dzisiaj już, kurczę, wyciągamy z szaf to, co cieplejsze, grzejemy w piecach, bo ciągnie po kościach. No i teraz będziemy z utęsknieniem znowu wypatrywać takich ciepłych dni. Także
Nie dogodzi. Choćby nie wiadomo, jak to było, to nie dogodzi. No, raz jest tak, raz jest tak. No, każda pora ma swoje prawa. No i tutaj trzeba te prawa akceptować. Na dzień dzisiejszy to tyle. Życzę Wam radości, zadowolenia, jak najmniej chorób. No i odpoczynku w te dłuższe zimowe wieczory. Nadrobienia zaległości, które gdzieś powstały w czasie, gdy mieliśmy mało czasu, gdy tego czasu nie było. Zima jest od tego, żeby odpocząć, żeby poczytać, poleniuchować i tego Wam właśnie życzę. Do następnego!